Dziś stoimy tu, w miejscu, w którym bestialsko zamordowano około 5000 ofiar, by później wyszarpać z ziemi zwłoki i spalić je w ramach akcji usuwania śladów zbrodni. Zbrodni, którą dziś śmiało możemy nazywać zbrodnią pomorską. W Lesie Szpęgawskim Niemcy od początku II wojny światowej, już od września 1939 roku, eksterminowali nauczycieli, urzędników, księży, działaczy społecznych, robotników i rolników, przedsiębiorców i kupców, kobiety i mężczyzn. Dlaczego sąsiad zwrócił się przeciwko sąsiadowi? Dlaczego Volksdeutsche pałali tak wielką nienawiścią do katolickich księży? Dlaczego polski nauczyciel stał się w ich oczach buntownikiem i podżegaczem? Dlaczego? Dlaczego? Można te pytania zadawać bez końca i musimy je zadawać. Poszukiwać na nie odpowiedzi, odpowiadać na nie i jednocześnie milczeć z szacunkiem dla ofiar tej strasznej zbrodni. Dziś, po 81 latach, stoimy w miejscu, gdzie na płytach pomnika umieszczono znane nazwiska prawie 2500 zamordowanych. To dzięki pracy, dobrej woli i zaangażowaniu wielu osób. Osób, które tu są dziś z nami. Las Szpęgawski może być dalej oznaczonym imiennie miejscem zbrodni. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to zaangażowanie, za to, że możemy budować pamięć, za to, że ona trwa w nas, w dzieciach i młodzieży. I liczę, że ta pamięć pozwoli nam uniknąć strasznych zbrodni, podobnych do tych, które się zdarzyły tu.